Elwina, Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordy. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy z Elwisem. Eluwa. Siema. Eluwa, Elwisuwa i nie znajdujemy się w Milionowicach, bo dzisiaj mamy wyzwanie. Dzisiaj, słuchajcie, robimy coś, co mnie mega stresuje. I serio, słuchajcie, mam taki mały... Ej, no stary, ej, ja się stresuję, serio, ale jest, słuchajcie, wygrana, którą trzyma Elwiso. Mianowicie robimy, słuchajcie, Macioch kontra łowca, a łowcą jest Elwiso, także... Gorzej chyba... jestem Elwiso i dzisiaj ci wyjaśnię. Właśnie, gorzej chyba na pierwszy raz, bo ja nigdy tego challenge nie robiłem, nie mogłem sobie wybrać, bo Elwiso jest mega dobry w Minecrafta. No zresztą sami wiecie, po prostu Elwiso jest dobry. Macioch, no też jest dobry, ale tak troszeczkę gorszy, no, bym powiedział. Tak. Także generalnie może być mega ciężko, ale na pewno będzie mega interesująco. Słuchajcie, ja wam szybko wytłumaczę zasady. Elwiso ma kamienny mieczyk, skórzaną zbroję nieenchantowaną. Ja nie mam absolutnie nic. Znajdujemy się około 2000 kratek od milionowic i wygrywam, jeżeli wbiegnę na szczyt Macioch Tower, albo jeżeli załatwię Elwisa. Elwiso wygrywa wtedy, jeżeli mnie załatwi. No nie, Elwiso? No zróbmy z tego dobrą gierkę, tak. Niech wygra najlepszy, czyli Elwiso. Tak, i do tego Elwiso daje mi 30 sekund na start, żebym sobie po prostu pobiegł. No nie, żeby to nie jest tak, że startujemy naraz, tylko ja zaczynam, mija 30 sekund i Elwiso leci. Także zasady są proste, myślę, że wszyscy je znacie. Elwiso, coś jeszcze chcesz powiedzieć? Tak, taka rada, skoro to jest twoja pierwsza taka gierka, to ja na twoim miejscu od razu bym się wbił pod to drzewo, żeby zgarnąć sobie drewno. Stary, pod to drzewo? Ta. No w życiu, stary, nie. Ja może pod inne. Stary, ale ty, stary, nie będę ciebie słuchał, bo ty jesteś moim przeciwnikiem, także mordy. Lecimy z tematem. Napiszcie, kto według was wygra, zanim oczywiście będziecie znali rezultat. I pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo odcinki są codziennie na tym kanale. Są jakieś, słuchajcie, pranki, wyzwania, tak jak to z Elwisem, jakieś głupoty z chłopakami, czy na przykład rozwijanie, słuchajcie, naszego miasta, więc nie przegapcie tego, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie, słuchajcie, oczywiście o opisie. Instagram, TikTok, wszystko jest podane poniżej. Tam też jest dużo fajnych, słuchajcie, rzeczy, które na was czekają, więc nie przegapcie tego. No i chyba, Elwiso, możemy lecieć. Najgorsze jest to, że noc zaraz będzie, także kolejne utrudnienie. Oho. Proszę bardzo, bo to mega hardcore. Sorry, dobra, to jest kolejne utrudnienie. W takim razie wydaje mi się, że możemy lecieć. Ja ci, stary, powiem, jak minie 30 sekund, okej? Okay? Dobra, stary, 3, 2, 1 i... Dar! Dobra, słuchajcie, leci. 30 sekund, słuchajcie, 30 sekund mam teraz. Ja biegnę, zatrzymaj się. Ja biegnę, stary, jak najszybciej do lasu. Stary, stop, zatrzymaj się. Dlaczego? A tak sobie. Nie, to za pajac, słuchajcie, dobra. Minęło póki co 15 sekund, także mam jeszcze 15. Nice. Wbiegam do lasu, słuchajcie, wbiegam do lasu, bo tam, słuchajcie, mam największe szanse, żeby się po prostu schować. Dobra, stary, zostało ci jeszcze 8 sekund. 8 sekund czekania, okej. Ja na szczęście już jestem w lesie, więc teraz oczywiście, słuchajcie, muszę zebrać jakieś tam drewno, żeby sobie zrobić itemy, ale to nie będzie, słuchajcie, proste, bo są moby. Elwiso, jak tam ci idzie? Startuje? Tak, stary, tak, już startujesz, już powinieneś dawno wystartować. Dobra, lecę. Okej, dobra, słuchajcie, ja biegnę, ja oczywiście biegnę przed ciebie, ja się nie zastanawiam, tym bardziej, że tu są moby i to jest mega problem, bo one będą, słuchajcie, mi tylko tak naprawdę przeszkadzać, ale dobra! Kurde, szkielet. Kangurku! Elwiso, gdzie jesteś? Kangurku! Elwiso, gdzie jesteś? No a w lesie jestem. W lesie jesteś, a w jakim lesie, stary, bo ja jestem brzozowym. W brzozowym, stary. Fajnie, nie? Stary, ja jestem w brzozowym, a ty w jakim jesteś? Powiedz. No też jestem w brzozowym. Aaa, widzę cię, stary. Widzę cię, mam cię, mam cię! Stary, może nawet jesteśmy w tym samym. Stary, mam cię, mam cię. Stary, nie masz mnie. Gonię cię. Stary, nie masz mnie. Gonię cię. Stary, ale ja biegnę. Ja biegnę, stary, cały czas. No zaraz ty, stary, łatwy po prostu, wiesz? No tam chciałbyś, stary, marzenie twoje. Mam cię na oku. A tak serio, to cię nie widzę. Stary, ja też ciebie nie widzę, bo ja jedyne, na czym się skupiam, to żeby po prostu biec. Tym bardziej, że są moby. Ty masz jeszcze zbroję. A nie masz drewna żadnego? Ja, stary, nie mam nic. Nie masz drewna? Stary, nie powiem ci. Nie powiem ci, stary, czy mam drewno, czy nie. Ja tutaj lecę po prostu tym lasem przed siebie, tak w miarę prosto, żeby mesa się od razu wbić. Stary, tak, bo najważniejsze jest to, żeby się nie zgubić, no nie? Ej, na, tak. Stary, dobra, ja ci powiem tak, ja naprawdę mam stresa. Ja naprawdę mam stresa, bo... I taka też rada, zgarnij sobie jakiś podarunek z jedzonka, bo bez niego będzie rip. Jedzonko, no właśnie wiem, stary, to będzie mega problem, dlatego potrzebuję generalnie itemasów. Okej, dobra, stary. Jest w porządku, ja się czuję bardzo pewnie. Ooo! Moby mnie zaatakowały! No nie! Stary, dobra. Gdzie jest Maciuszek? Nie mam pojęcia, stary, chciałbym wiedzieć, gdzie jestem, ale mam problem generalnie. A jaki biom? Stary, no ja jestem... Nie powiem ci. A, nie będę ci mówił, stary. W sensie, no to ja komunikacja jest znikła. Stary, ja biegnę cały czas prosto generalnie, ale nie będę ci, stary, zdradzał. Nie będę ci, stary, zdradzał. A ja właśnie wyjaściłem krówkę, żeby mieć co jeść. O, proszę, stary, to nie jest o taktyka, powiem ci. Ja trzymam, stary, już jedzenie. Okej, masz widzę, że biją śnieżny.
stary, ja mam, no, nie będę ci stary tego mówił, sorry. Już widzę cię. Widzisz mnie? Tak. Fuck. O nie, dobra stary, no to w takim razie uciekam. Uciekam prędko! Ale to był żart. Aha. Elvisa, powiem ci, ty to jesteś żartowniś. Ej, powiem ci, że... What? Co to jest? Ale jazda. Jestem pewien, że znalazłeś teraz moje drewno świerkowe, które tam postawiłem. Stary, znalazłem coś dużo lepszego. Iglo? Nie, stary, coś jeszcze lepszego. Ale nie co? Będę ci mówił co. Nie, stary, no nie mogę ci mówić po prostu. Znaczy, w ogóle stary nie widzę, wiesz, wiesz to jest straszny minus. Wiesz, o co jest problemem? Że ja naprawdę, stary, się boję, w sensie ja naprawdę, wiesz o co chodzi, ty jesteś dużo lepszy. No, wiem. No tak, stary, więc ja mam naprawdę ciężkie zadanie, mi się wydaje. No stary, ja nawet nie wiem, gdzie jesteś. Ja też, stary, nie wiem, gdzie jestem, ale to dobrze, bo jak... No powiedz ten biom. Stary, jestem w lesie. Jakim? Stary, takim zwyczajnym, no. Czyli jestem przed tobą, naprawdę? Niekoniecznie, stary, niekoniecznie, może ja tak daleko już popędziłem do przodu. Czy nie? No nie wiem. Stary, ja też nie wiem i to jest dobre, stary, to jest dobre. No ja muszę uważać, naprawdę, bo ja mam tutaj stresa. Tym bardziej, serio, ta noc jeszcze w najgorszym momencie, stary, przyszła noc. W najgorszym, no, nie dość, że pierwszy raz to robię, jeszcze robię to na prosa, tak? Ty jesteś, stary, prosem, ja jestem noobem. Masakra jakaś. Gada się. Masakra jakaś, no ale dobra stary. Nie ma co się przejmować. To chyba jest do wykonania, no nie? Może jest, stary, ale powiedz mi jaki biom. Może jakbyśmy stary mieli PvP 1-1, to może bym nie miał szans. Ale póki mnie nie widzisz, czy mnie widzisz stary? Gdzie jesteś stary, po prostu powiedz. W lesie. Dużym? No duży ten las bym powiedział. Okej. Także stary, no nie, bo ten... Okej. Powiem ci tak, jeżeli dotrę do milionowic, to ja już będę zadowolony. Serio, bo jeżeli... Masz drewno, czy nie masz? Powiedz mi tylko. Czy co mam? Masz drewienko? Mam. Okej, czy jesteś w tym lesie, okej. Dobra, stary. O, jak to w tym? Nie, no stary, no nie żartuj sobie tak, proszę. Ja nie żartuję, ja wchodzę na drzewo i cię szukam. Okej. Stary, to się śmiało. A wiesz, to jest śmieszne, że kangury nie chodzą po drzewach. Więc tam nie wejdziesz. No proste, że nie wejdę, stary, żeby być na widoku? Wej, gościu, ty myślisz, że aż... Ja rozumiem, stary, że mogę być... Mogę nie być prosem w Minecrafta, ale stary, na widoku? W życiu bym, stary, nie był na widoku, tak wiesz, tak po prostu. Dobra, tak, czy to byłeś ty? Przegrać z tobą, to raczej generalnie nie będzie dla mnie jakiś mega przypał. Ja wiem, że już Bierność. Zaczynam się usprawiedliwiać, a nawet pewnie nie jestem w połowie drogi, ale serio. Przecież Elviso jest mega koksem, a Macioch? Widzę cię! Mam! Nie! Gdzie jesteś? A nie powiem ci, tak. Ale już cię, stary, widziałem. Widziałem osobę, która biega z kidofem. Stary, ale to może był jakiś zombie. No, może to w ogóle był jakiś ufoludek, co? Stary, nie wiem. Albo nie, albo jeszcze lepiej, może to był agent, który sobie mówił, ale mam piękną willę. Stary, ej, ale... Ej, bo ja tam mieszkam, ona serio jest piękna. No ja wiem, czekaj. Ej, stary, nie. To nie możesz, stary, mnie dogonić, please. To jesteś ty? Tak, to jesteś ty, okej. Stary, jak to jestem ja? Ej, fejkujesz mnie. Znaczy, fejkujesz teraz. No to zatrzymaj się, rozejrzyj i zobaczymy, czy fejkuje. Nie mam zamiaru. No chociaż się, stary, rozejrzyj. Nie mam, stary, zamiaru. Bo jest szansa, że kłamie i cię nie widzę. Stary, widzisz mnie, czy nie widzisz? No nie wiem, obróć się i spójrz mnie, czy w ogóle jakoś nie ma, czy tu jestem, stary. Nie, proszę, nie. Proste. Nie, bo jak się odwrócę, wiem, że tam będziesz, stary. Ja to czuję, twój oddech. No na ale plecach. Nie muszę tam być, stary, mogę zaraz znowu kłamać. Stary, wiem. Jak odwrócę kamerę, to cię nie widzę. Ale ja mam mały render distance. Mogę sobie powiększ. O, w pytkę, stary, coraz więcej mobów. Nawet się, stary, nie mogę... O, cholipka. Boję się, stary. Ej, dobra, na jakim jesteś mobie? Ja ci powiem... Nie! Biomie, nie na mobie. Na jakim jesteś biomie? Czekaj, bo mam tu walkę. Haha! Muszę cię teraz gonić. Stary, ja już wiem, gdzie jestem. Jestem na biomie śnieżnym. Wiem, gdzie jestem w porównaniu do milionowic, stary. Okej. Więc jest naprawdę okej. Tak przynajmniej mi się wydaje, stary. Kupienie Elviso. Też pamiętaj, że jak masz las światowy, to do niego zawsze wchodź. Co tu się dzieje? Ojojoj! Stary, chciałem załatwić krówkę, znaczy tam świnkę i mi się nie udało. Okej. Co tu się Czemu dzieje? Ci się nie udało? Dobra. Nie mam czasu na takie rzeczy, co to ma być? Ej, serio, nie mogłem, stary, załatwić najpierw świnki, później krowy, bo mam, powiedzmy, nie najlepszy miecz. Można tak... Okej. Można tak chyba powiedzieć, stary. Powiedz mi, jaki zaraz masz biom? Las. Cyrkowy. Stary, no nie wiem, czy chcę ci mówić jaki. Wiesz... No, Maciu. Nie no stary, tak, świerkowy, tak, to jest ten las tuż przy, słuchajcie, przy milionowicach, no. Nawet nie wiadomo, czy to jest ten. Stary, jak to, a to nie jest ten? Może to być inny. Stary.
Stary, to musi być ten. A może jednak to nie jest ten? Jaki, stary, nie. A może jakiś inny dalszy, co? Stary. O tym pomyślałeś, koleżko. Nie ma, stary, tutaj inny. Nie, w sensie, a? Bo byliśmy w takiej odległości, że nie może być inny. W sensie, ja, stary, wierzę głęboko, że to jest ten. Oh boy! Czarownica tu jest! A tu Macioch jest! Jak to? Stary, o czym ty mówisz? Macioch! Nie! Macioch! Gdzie jesteś? Macioch! Stary, co ty gadasz? Nie ma mnie tu. F5. Nie! O nie, slowne od niej dostałem! Tak! Stary, nie widzę cię. Nie widziałem cię na F5 teraz. Stary, dostałem o tej wiedźmy slowne, to jest po prostu zaraz za tobą, ale masz ode mnie speeda lepszego. No jaka paskudna wiedźma! Wow! Czarownica mnie uratowała! Słuchajcie, czarownica mnie uratowała. Ej, serio, Elito. To jest szczęście. Ale byłeś w jakiej odległości, kratek, za mną? 10. Stary, niemożliwe. Jestem teraz troszkę dalej przez to, że uciekasz cały czas. Stary, no wiem, bo miałeś slowness, ale to nie możesz, stary, że 10, ja nie, ja... Okej, okay, troszeczkę czasu mi zleciało na walkę z tymi zwierzętami, ale nie aż tyle. Yo. Dobra, mam już speeda normalnie. Stary, aż 10? 10, no. Ty jesteś totalnie mega fast attack. A ty jesteś troszkę noob, bo ci właśnie Gryber wybuchł tak fajnie. Stary, no wybuchł, ale nawet mi nie zabrał pół HP. A wiesz, co byłoby super? To by było super, stary. Gdyby Elviso stał pod Macioch Tower i na ciebie czekał. Stary, widzę cię na F5. Stary, ja wiem, widzę cię na F5. Ej, nie, stary, to jest niemożliwe, Stary, nie, proszę, Elviso, jestem już tak blisko. Tak, blisko. Stary, nie, please, okej, okay, dobra, wbiłem do milionowic, więc plan minimum mam wykonany, ale stary, nie, please, stary, nie zrobisz mi tego, naprawdę. Zatrzymaj się i co załatwimy polubownie. Stary, niby w jaki sposób? Pogadamy, jak przyjaciele. Stary, ja mam ci ufać, a spiszemy to na umowie? Tak. Stary. Mam w tej serii książkę, proszę bardzo. Nie, stary, poczekaj, bo ja już wbijam na Macioch Tower, to jest niemożliwe. Stary, nie. Stary, mam tu książkę. Nie, stary, zobacz, ja tu wbijam. Zobacz, ja tu jestem już. Jestem, stary, w Macioch Tower. Mam książkę, Macioch. Stary, jestem w Macioch Tower. A ty ciebie tu jesteś. Nie. Tak. Nie, stary, nie. A? Pyk, stary, nie, jedno serce, stary, nie. Poddaj się. Szybko, co? Co tu się dzieje? Mam plan. Pyk, okej, okay. Po prostu okay. Zrobię takie coś. Ej, słuchajcie, to jest niemożliwe. Ej, to jest niemożliwe. Jestem praktycznie na szczycie. Nie, wypad, stary. Praktycznie to nie wiesz, to nie wycie. Ej! Co? Elviso, spadłeś, tak? Ja ci dałem fory. Tu się nie da wbić, stary, Wow. A ja ci dałem fory. Ej, to jest niemożliwe. Stary. Ja ci specjalnie dałem fory tylko po to, żebyś miał łatwiej, bo jesteś noobem. Stary, ja nie wiem, co ty zrobiłeś, ale ja wygrałem to. Poczekaj, ja nie wiem, co ty zrobiłeś. Wow, Elviso, koniec challenge'u. Koniec. Rozumiem. Elviso, nie wiem, co ty zrobiłeś. Ale ja miałem jedno serce w tym wodospadzie. Nie biłem cię po to, stary, bo i tak, bo ja już byłem pewien, że i tak to przegrasz, więc staram się z ciebie troszkę pośmiać i się z ciebie ponabijać. Ej, okej, okay, to rozumiem, bo to jest takie typowo Elvisowe, żeby spróbować upokorzyć Maciocha. Tak, to totalnie moja szkoła. Ale stary, miałeś pycha, bo cię zrzuciłem. Jezu, noob, którego tylko na knoka, no super, no brawo dla ciebie, stary, nie, brawo nie, dla ciebie. Nie, stary. Elviso, czemu? Teraz to zmieniasz. Taki jesteś. Ej, ale powiem ci, Elviso, tak. Udało mi się wygrać. Tak, no gratulacje, stary. Udało ci się, wow. Uczciwie. Ale stary, powiedz mi, jak ty to zrobiłeś, że dogoniłeś mnie w końcu? W sensie, dogoniłeś mnie na tym wodospadzie. Jak? No bo, stary, nie wiem, czy wiesz, ale czekaj, aż ci to pokażę. Jak wchodzisz do wody... Stary, ja wiem, ale ja i płyniesz do góry... Lubię. Bo tam mam takie balkony, no nie, i można wypaść łatwo. Tak, dlatego tak. Nie używam tutaj. Jak klikasz W i tylko w tych balkonach puszczasz, to płyniesz szybciej. Stary, rozumiem. Widzisz? No, czaję. Okej, stary, kumam, to w takim razie wiem, jak to zrobiłeś. Ej, ale moje itemy jakieś, stary. A co, stary, teraz leć i je kolekcjonuj, kolego. Pyk, stary, dobra, ja sobie zaskoczyłem tutaj, mam jakieś stary słoneczniki tutaj są. I ja mamy sztabkę Netheritu. Elviso, powiem ci tak. Sponsorem tego odcinka jest Elviso. No zdecydowanie tak, powiem ci, Elviso, że mi się to mega podobało, mimo że miałem stresa. A jak przy milionowicach już widziałem cię na F5, nie, to naprawdę, to wiedziałem, że już to przegrałem. Jest głupio, pokonał mnie Macioch. Ale stary, jak wbiegłem do Macioch Tower, to pomyślałem sobie, wow, wygrałem to. A ty mnie wygrałeś. I jeszcze załatwiłeś mnie prawie. Miałeś jedno mocne serce.
Mocne, mocne. Powiem ci, że naprawdę stary jesteś. No nie, no gdybyś chciał, to tak naprawdę byś to wygrał. Tak, po prostu, tak, tak. Po prostu zlekceważyłeś przeciwnika. No, no, co stary. Mordy, jak widzieliście, było naprawdę bardzo blisko, ale to bardzo blisko. I tak jak mówię, tylko przez błąd tak naprawdę Elvisa udało mi się wygrać. Gdyby nie to, to bym pewnie przegrał. Ale najważniejsze jest to, że właśnie udało mi się wygrać. Mam sztabkę Netherita, ale najważniejsze jest to, że to było mega emocjonujące. I mimo tego, że miałem stresa, naprawdę dobrze się bawiłem. Mam nadzieję, że wy też pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich odcinków z jakichś challenge, wyzwań. Może na przykład z łowcy, ale jak to Maciuch jest łowcą, to koniecznie zostawcie suba, żeby tego nie przegapić. Pamiętajcie o opisie Instagram, TikTok, tam na was czeka dużo, słuchajcie, rzeczy na przykład z naszym nowym pieskiem, także wbijajcie, bo macie podane to pode mną i w opisie. Dzięki, do następnego, yo!